Witam, Toristeo, przepełniony szałem. Ruszam do ataku na przeważające siły wroga. Lisan, coś ty tu mi zmalował. Lisan rzuca zaklęcie bezbronność na cel prastare niedźwiedzie. Obrona celu zmniejsza się. Nieładnie. A co można o tobie powiedzieć? Ten starożytny duch nie może znaleźć wytchnienia i zamiast tego sączy swoją nieskończoną nienawiść we wszystko, co żyje. Wraz z armią duchów szerzy swą złość w całym Nordling, próbując zamienić je w martwą pustynię. Atak 2, obrona 2, intelekt 3. A to taki troszkę słabszy mag intelektualnie, gdyż ja już na przykład to mam 6 intelektu. Ataku 4, obrony 7 i 12. Szału. Dobrze, ale zanim przejdziemy do szału, ja tu taki nowy czar pozyskałem. To nie jest to, to jest to. A, kosztuje 10. Tworzy lodowe ostrza, zadające fizyczne obrażenia wszystkim oddziałom wokół wybranej komórki. Czyli trzeba pamiętać, że to pole tutaj na środku jest bezpieczne. Tylko, że widzę, że tylko dwa razy będę mógł to zastosować. Ale widzę, że obrażenia całkiem, no, przyzwoite. Jak na pierwszy poziom, bo można to będzie rozbudować rzeczywiście. Okej. Ale w ogóle bardzo ładnie, żeście się tu ustawili. Tak, dziękujemy. I jeszcze coś takiego. Ciężko będzie się tym pająkom dobrać. Mi się wydaje, że jednak dobrym pomysłem będzie zaatakować. Ale tak, żeby miśki miały też dostęp, więc zaatakujemy tu z flanki. Oj, to jest troszkę gorsze. No, berserkera można by, no ale ja tak za bardzo nie ufam temu czemuś. Może poczekajmy chwilkę. To chyba nie przepada, że użyłem tej umiejętności, co? Podejdziecie tu bliżej. Owszem, to. Bo wolę może zaatakować takich osłabionych bardziej. Może się uda bez strat własnych. Tutaj, to ja najchętniej bym nic nie robił. Czekamy. Tu, o! To by było warto zaatakować. Oczywiście z tym. No, bijemy. A oni mogliby tutaj atakować, albo tutaj. Tych moich tankerów, super. Super, hiper. Tu mogę przełączać, czy nie? Misią? Przecież one nie mają run. Nie rozumiem. Bijemy. Całkiem nieźle to poszło. Tutaj nie dobiegniecie. Zostajecie. Ach, dobrze, nie przepadło. Czyli... No kusi mnie berserker, no naprawdę kusi. A zobaczmy, co z tego wyjdzie. Chociaż pewnie będę żałował. Wow! Masakra! Oni na szczęście trochę czasu tutaj potracą. No czemu nie doleci? Podejdźcie tylko bliżej. Tutaj, o, to wiadomo. Osłabiamy. Zabijesz? Zabijesz! Zabijesz! A nie. A tak. Super. Tych trzeba wystrzelać i tych też zresztą. Mam dużo szału. Doleci, nie? Ale najpierw szał. Mianowicie tutaj. Chociaż można było... Albo tych magią, właśnie. Ale to już nie obszarową, bo oni nie stoją obok siebie. Tylko tym. Okej. Okay. Czyżby była szansa na bezstratność? Was nie lubię już teraz, bo i tak się za bardzo nie da dajeć do niczego.
Warto byłoby was wymienić na coś bardziej korzystnego. Oj, to by miało sens. Świetnie. Tu, no miszki to raczej wycofamy. Nie chcą, żeby się tutaj gdzieś potraciły. Wow! To było to paskudstwo. No tak, no ale jak on był na tym całym... A, jak mnie to... drażni, no. Tylko jednego uratuję. Szkoda. Czyli Berserker to jednak nie był dobry pomysł. Chociaż no, momentami był, nie? Ale... Znaczy on nadal, widzę, działa. Jest. No dobra, jednego mogliśmy stracić. Tylko teraz jest taki problem, że mam full show'u, mało many. No manę mogę z buteleczki. A kogo bym mógł zaatakować? Każe... O, kolejny bicz. Wszystkie cztery bicze śmierci są w twoich rękach. Musisz je prędko dostarczyć do Runewolfa. W tych broniach jest coś niepokojącego. Co też on planuje z nimi zrobić? O! Dostałem nowy tytuł, Tępiciel Nieumarłych. I czy chcę zaktualizować swój tytuł? Jasne, że chcę. Zabiłeś czterech przywódców nieumarłych i wszedłeś w posiadanie ich broni. Już samo to wystarczy, by z dumą nosić ten tytuł. Zobaczmy, co też mi to daje. A nie, tu na razie nic. To wiem, co to było. A tu się nic nie poprawiło, prawda? A tutaj może ten tytuł coś tam zdobyłem. Dobra, ale teraz by trzeba było szybko tego Runolfa odwiedzić. Kurczę, no szał stracę. Widzę, że już zdołałeś pokonać nieumarłych, o których mówiłem. Przyniosłeś bicze? Tak, pokonałem ich bez problemu. Proszę, weź je. Te bicze przyprawiają mnie o dreszcze. Nie rozpraszaj mnie teraz, chłopcze. Mag ostrożnie zwija bicze, umieszcza je w misie wiszącej nad ogniem i zaczyna powoli machać nad nią ręką, mamrocząc przy tym cicho. Nagle z misy zaczyna wydobywać się czerwony dym, po czym bucha z niej jasny, błękitny płomień, który po chwili gaśnie z hukiem. Brązowy, gryzący dym wypełnia namiot maga. Ha, cóż, prawie gotowe. Teraz się cicho jak mysz. Wróżbita siedzi z zamkniętymi oczami pośrodku swojego namiotu. Przez chwilę nic się nie dzieje, ale po chwili dym wypełniający namiot zbija się w trzy niewyraźne postacie. Wiszą w powietrzu przed Runolfem, który mruczy coś pod nosem, jak gdyby z kimś rozmawiał. Pewnie naćpał się. Niespodziewany podmuch wiatru wpada do namiotu, a postacie z dymu znikają. Wróżbita otwiera oczy. Wszystko jasne. Wiemy, kim jest przywódca martwiaku. To Ahriman. Starożytny nieumarły, nie będzie łatwo go pokonać, ale jeśli ci się uda, odniesiesz zwycięstwo nad martwiakami. Domyślam się, że muszę znaleźć i zabić Ahrimana. Dobrze, Wróżbito, zrobię to. Dziękuję wszystkim za zobaczenie odcinka. W kolejnym, jeszcze nie wiem co zrobimy, chciałbym, żeby ten szał nie przepadł, ha?